mają pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. Natomiast ja po prostu powiem w trzech zdaniach, co my robimy, żeby Państwo mieli pewien tego obraz. I jeżeli coś Państwa będzie interesowało, to sobie podyskutujemy, a jeżeli nie, to po prostu zaczekamy jeszcze na Bastiego. Może zacznę od tego, kim jestem. Wychowałem się w Zielonej Górze, 3 lata studiowałem we Wrocławiu, od ponad 10 lat mieszkam w Warszawie i głównie zajmuję się pracą społeczną i polityczną. Przez krótki czas próbowałem zajmować się innymi rzeczami, ale jednak odczytuję swoje powołanie do pracy społecznej i politycznej. To jest coś, co mi najlepiej wychodzi. I od 13 roku wspólnie z różnymi narodowcami, głównie ze środowiska Młodzieży Wszechpolskiej, także ze środowiska Obozu Narodowo-Radykalnego, z niektórymi ludźmi ze starszego pokolenia, z Unii Polityki Realnej, jak Piotrek Lisiecki, nasz lider na Warmii i Mazury, czy z innymi ludźmi, organizujemy od podstaw zupełnie nową partię polityczną w Polsce, Ruch Narodowy. To idzie w bólach, ponieważ Polacy nie są zbyt chętni do pracy politycznej. Mało kto wierzy w powodzenie naszej inicjatywy. Natomiast mamy pewne sukcesy. Ten sukces najświeższy, jakim się mogę pochwalić, to, że jesteśmy jedynym niefinansowanym w żaden sposób z publicznych pieniędzy komitetem, który zarejestrował listy w całym kraju do sejmików wojewódzkich. W związku z czym ten proces skończył się gdzieś w poniedziałek. Mamy 10 komitetów wyborczych, Ruch Narodowy jest jednym z nich. Wszystkie inne na różny sposób są finansowane, także łącznie z panem Kukizem. Jeżeli tam państwo słyszą, że oni nie biorą pieniędzy publicznych, to jest prawda, że nie biorą pieniędzy jako partia, natomiast biorą pieniądze jako klub parlamentarny w Sejmie. Także to jest jakieś takie najnowsze osiągnięcie i to była duża praca, w którą zaangażowani byli ludzie tutaj, także z województwa warmińsko-mazurskiego i ze wszystkich innych, bo w sumie 85 okręgów wyborczych. Także jeżeli ktoś z Państwa chce mniej więcej wyobrazić sobie, co robiliśmy przez ostatnie miesiące, to kandydowaliśmy, budowaliśmy listy i kandydujemy do sejmików wojewódzkich. Są też miasta, gminy, gdzie kandydujemy na niższym szczeblu. To zależy od tego, czy są ludzie chętni. Cieszę się, że w Olsztynku mamy kandydata, który zresztą jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia. Wystawiliśmy listę, na przykład wczoraj koledzy ogłosili w Katowicach. Tam nasz kolega, który zresztą nawet przez krótki czas pracował jako prawnik w Ministerstwie Sprawiedliwości przy tej komisji Patryka Jakiego, ale jak się dowiedzieli, że jest narodowcem, to się przestraszyli i profilaktycznie go zwolnili. Teraz będzie kandydował na prezydenta Katowic. Tam zresztą mamy nieustanne problemy, bo prezydent Katowic jest jakiś taki trochę narwany i nieustannie unieważnia zgłoszenia naszych manifestacji. Zaczęło się od rozwiązania Marszu Powstańców Śląskich. Ostatnio jakiś pikiet przeciwko lokalnemu marszowi LGBT i co chwilę po prostu z nim się koledzy sądzą. Natomiast mają w tym zakresie pewne sukcesy i teraz idąc dalej nasz kolega będzie kandydował na prezydenta Katowic. Zobaczymy, jak mu pójdzie i wystawili tam listy. Także jesteśmy na listach do sejmików wojewódzkich, gdzie niegdzie jesteśmy na listach do miast, gdzie niegdzie jesteśmy nawet na listach do gmin, czy wystawiamy kandydatów, to jest bardzo różnie. Natomiast działamy w całym kraju, działamy od 2013 roku nieformalnie, od 2015 roku formalnie jako zarejestrowana partia polityczna. No i będziemy pracować dalej. Jakie są zręby naszego programu? Dlaczego w ogóle zbudowaliśmy od podstaw nową partię? Po pierwsze dlatego, że nie mamy zamiaru zapisywać się do żadnej istniejącej partii. Ja działałem w Lidze Polskich Rodzin, byłem posłem z ramienia Ligi Polskich Rodzin, najmłodszym w tamtym czasie, przez 2 lata. To były lata 2005-2007, jeżeli ktoś z Państwa pamięta, może starsi pewnie pamiętają, młodsi niekoniecznie. No tak, ale do tych partii później, które zostały na scenie politycznej, po tym jak Liga Polskich Rodzin i Samoobrona zniknęły, to większość z nas nie chciała się zapisać. Było trochę moich kolegów, którzy gdzieś tam poszli, albo za Gowinem, albo za Kaczyńskim, ale to mniejszość zdecydowana. I większość z nas po prostu chciała robić coś na własny rachunek. W sposób, nazwijmy to, uczciwy, bezinteresowny, bez owijania swoich poglądów w bawełnę. Nie będąc po prostu pionkami w jakichś dużych rozgrywkach politycznych ludzi jakby o zupełnie innych przekonaniach. Ta nasza strategia wydaje mi się, że w tej chwili widać, że była słuszna. Dlatego, że o ile jeszcze 2 lata temu mnóstwo ludzi wiązało ogromne nadzieje z rządem Prawa i Sprawiedliwości, z samą tą partią, mających poglądy patriotyczne czy konserwatywne, tak w tej chwili moim zdaniem coraz wyraźniej widać, że program, jaki realizuje ta partia i w szczególności pewne kadrowe oblicze tego rządu,
jest po prostu coraz bardziej upodabnia się to do Platformy Obywatelskiej. Zaczynając od premiera, który był doradcą Tuska i szefem banku, i właściwie trudno powiedzieć, kto właściwie tego człowieka popiera i kto go w ogóle do tej funkcji wybrał, poza samym prezesem partii. Sprawa, którą postrzegamy w tej chwili jako najbardziej ważną z perspektywy długookresowej w naszym kraju, to jest kwestia imigracji. Jest to sprawa, o której właściwie mówimy jako jedyni. Mówił o niej troszeczkę w kampanii wyborczej poprzedniej Korwin-Mikke, po tym jak my zaczęliśmy, jak zaczęły się w całym kraju manifestacje. Żeby było jasne, to oczywiście tutaj nie mam zamiaru nam jako konkretnie partii politycznej przypisywać jedynych zasług w wywołaniu tego tematu, dlatego że to był wspólny wkład mobilizacji społecznej wszystkich ludzi o poglądach narodowych. Mieliśmy tak naprawdę dwie ogólnopolskie mobilizacje społeczne oddolne, wychodzące poza największe miasta w Polsce. To była mobilizacja w okresie rządów Platformy w sprawie ACTA, kiedy organizowane były manifestacje w całym kraju, i to była mobilizacja przeciwko przyjmowaniu tzw. uchodźców od Unii Europejskiej w latach 14-15. I gdyby nie to, że ludzie poorganizowali manifestacje pod urzędami wojewódzkimi we wszystkich miastach wojewódzkich, to rząd PiS zrobiłby to, co planował i co zapowiadał, i czego już nikt nie pamięta, że oni to zapowiadali, czyli przyjąłby po prostu tych uchodźców tak zwanych i wypełnił zobowiązania rządu Platformy Obywatelskiej. To się udało zablokować, natomiast w tej chwili już bardzo wyraźnie widać, że rząd oczywiście odstąpił od przyjęcia tych uchodźców tak zwanych od Unii Europejskiej, natomiast nie odstąpił od przyjmowania imigrantów i otwierania się na imigrację z innych kręgów kulturowych. Była mowa o tym, że nie będzie żadnych imigrantów. Jest mnóstwo cytatów, wystarczy lekko pogrzebać w internecie. W tej chwili już politycy PiS-u zaczynają się tego wypierać, mówiąc, że to chodziło o to, że nie będzie nielegalnych imigrantów, albo że chodziło o to, że to nie będzie od Unii Europejskiej, albo tych uchodźców fałszywych. Natomiast, że imigracja legalna to i owszem. Czasem jeszcze gdzieś się pojawia, że mówili, że nie będzie muzułmańskich imigrantów. No niestety, fakty są takie, zaczęliśmy te dane naświetlać od początku tego roku. To się zaczęło tak naprawdę od stycznia, od mojej polemiki z posłem Dominikiem Tarczyńskim, gdzie on jeszcze w styczniu po raz ostatni w języku polskim artykułował propagandę pod tytułem zero imigrantów, ani jednego. I ja mu wtedy wrzuciłem po raz pierwszy dane pokazujące, że mamy wyraźny wzrost, także z państw muzułmańskich. I zapytałem: Dominik, co ty na to? Bo znamy się osobiście. Dominik był też w Lidze Polskich Rodzin, kiedyś nawet działał lokalnie w Lublinie, jeszcze chyba jako student przy Młodzieży Wszechpolskiej. Później, można by powiedzieć, po upadku Ligi Polskich Rodzin koniunkturalnie poszedł do PiS-u i jak widać, na złemu to nie wyszło. No i Dominik nabrał wody w usta, natomiast w tej chwili już tylko tą propagandę zero imigrantów czy zero muzułmańskich imigrantów mówi do mediów zagranicznych. W Polsce już za bardzo tego nie komentuje. Natomiast no dane są, powiedziałbym, porażające, tak? Ja wiem, że to nie wygląda równomiernie w całym kraju. Ja dużo podróżuję. Ostatnio teraz, jak przygotowywaliśmy się do wyborów samorządowych, to tydzień spędziłem na przykład w Białymstoku. Rozmawiałem z ludźmi, którzy nawet są naszymi sympatykami, ale nie są w żaden sposób zaangażowani. Pytałem ich, jak wygląda sytuacja w Białymstoku, że w Białymstoku w ogóle nie widać jeszcze imigrantów spoza Europy, tylko ewentualnie Ukraińców czy Białorusinów. Natomiast w Warszawie mam kolegę, który po kilku latach przyjechał i mówi, no Warszawa się wyraźnie zmieniła. Jest już dużo bardziej podobna niż tam Londyn czy Berlin czy inne takie miasta. W sensie w języku angielskim, w tym poprawnych politycznie kręgach, tam szukają określeń na to, jak można mówić o ludności pozaeuropejskiej. We Francji na przykład mówią wizualne mniejszości, czyli takie, co widać, że to są mniejszości. No i w takich wizualnych mniejszości, no to w Warszawie w ostatnim czasie się pojawiło już naprawdę dużo, szczególnie w centrum miasta. Ja wywołałem w pewien sposób, nie do końca świadomie, taką otwartą debatę na ten temat w maju, umieszczając w internecie wpis o tym, że minął mnie Hindus na rowerze, który jeździ dla Ubera, i zadałem tam kilka pytań. To znaczy, czy my rzeczywiście potrzebujemy kierowców z Indii, żeby nam dowozili żarcie, czy nie możemy sobie tego sami zorganizować, czy nie powinna się nad tym odbyć jakaś debata. Po tym, jak to napisałem, zostałem oskarżony oczywiście o rasizm, o uprzedzenia, o to, że prześladuję jakiegoś bogu ducha w innego człowieka, którego tak na marginesie ani jego zdjęcia nie wrzuciłem, ani jego nazwiska, ani w ogóle nic o nim nie napisałem. Na przykład, że on jest zły, albo że jest dobry, że powinien zostać w kraju albo wyjechać. Po prostu zadałem pytania, czy to nie wymaga jakiejś debaty. I cały szereg ludzi z jednej strony jakby zgodziło się z tym, że owszem, coś się zmienia, a druga grupa napadła na mnie, że ja tutaj wywołuję, prawda, uprzedzenia. Natomiast od tego momentu zaczęła się taka bardziej otwarta debata.
Ta debata zaowocowała już takimi wyraźnymi reakcjami rządu i te reakcje rządu są w tej chwili mniej więcej trzy. Pierwsza z nich to było odwołanie ministra, wiceministra Chorążego. To nastąpiło za 2 tygodnie temu. Czyli człowieka, który odpowiadał za strategię polityki imigracyjnej, którą rząd obiecał przedstawić, jeśli się nie mylę, do końca września, a wrzesień się kończy dzisiaj. I tej strategii nie ma. Wiceministra odwołali, ponieważ on na spotkaniu w Warszawie zbyt otwarcie opowiedział o tym, co oni właściwie robią. Czyli powiedział, że tak naprawdę w ściąganie repatriantów to oni nie wierzą i uważają, że się to nie opłaca. Że nie wierzą w ściąganie Polaków z powrotem z emigracji, bo mają za duże oczekiwania płacowe. Że nie będą prowadzić polityki, która by prowadziła do podnoszenia pensji, ponieważ jakby gospodarka ich zdaniem nie jest na to gotowa. I że trzeba ściągać imigrantów z Azji, dlatego że imigranci z Ukrainy i z Białorusi się kończą i trzeba więcej. A potrzeby idą w miliony i trzeba specjalnie otwierać kanały w tym kierunku. Takie mniej więcej tezy wygłosił minister Chorąży. Ja to oczywiście streszczam po swojemu, to jest długi, 2,5-godzinne to wystąpienie. Nagranie jest na Facebooku, można sobie znaleźć. Tam były dwie nasze koleżanki z Ruchu Narodowego Warszawa. I one to wszystko opisały, co on tam dokładnie mówił. Później wzięliśmy to nagranie i zaczęliśmy po prostu wycinać fragmenty i wrzucać w internet. I rząd się przestraszył, że za dużo ludzi dowie się, że jakby oni co innego robią niż mówią. Bo cały czas, jeżeli nawet dzisiaj rano, prawda, w Olsztynie, czy oglądaliśmy TVP Info, czy jadąc tutaj, ja czytałem artykuły na TVP Info, to tam cały czas jakby idzie propaganda, że jakby rząd twardo trzyma postawę, nic nie zmienia. Nawet jak wywołaliśmy temat deklaracji z Marrakeszu, która ma wspierać imigrację na linii Afryka-Europa, którą Węgrzy odrzucają, a polski rząd podpisuje, no to też premier mówi, że no nie, to jest deklaracja przeciwko nielegalnej imigracji. Więc kręcą na całego, ale się przestraszyli. Czyli pierwsza sprawa, odwołali tego wiceministra. I moja spekulacja jest taka, że tej strategii polityki imigracyjnej to oni już nie pokażą. Moja spekulacja jest taka, że oni będą działać metodą faktów dokonanych i nie będą ujawniać dokładnie swoich długookresowych zamiarów. A długookresowe zamiary na przykład ujawnił szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pan Cezary Kaźmierczak, który powiedział, że oni niedługo opublikują taki dokument, z którego będzie ich wizja Polski. I ta wizja Polski to jest taka, żeby Polska na 2050 rok miała 50 milionów ludzi. I oczywiście mogą się państwo domyśleć, że te brakujące 15 milionów, to oni nie prognozują wzrostu urodzeń. To ma być imigracja. Więc proszę sobie zdać sprawę z tego, że ekonomiści i technokraci myślą o naszym kraju wyłącznie w kategoriach pewnych słupków w Excelu. I myślę, że być może już niedługo będą państwo mieli, o ile już państwo nie mają, przykład tutaj w Olsztynku tej sytuacji. Mieliśmy tutaj z Piotrem jadąc autem tę nową wielką halę, zdaje się, że tej firmy Zalando, i słyszałem, że ma być tam sprowadzona do pracy duża grupa imigrantów. No i tak niestety dzieje się w całym kraju. To znaczy pracodawcy, biznes w pewien sposób szantażuje rząd, mówiąc, że postawi jakieś tam inwestycje pod warunkiem, że dostarczy im się tanią siłę roboczą. I w tej chwili tak naprawdę rząd przystał na ten szantaż. To znaczy po prostu zgodził się z tym, że będzie dostarczał tanią siłę roboczą, będzie trzymał pensje na możliwie niskim poziomie po to, żeby po prostu te inwestycje powstawały. Co rząd otrzymuje w zamian? Rząd otrzymuje w zamian większe wpływy podatkowe. Po pierwsze do ZUS-u. W tej chwili widać wyraźnie, że w ZUS-ie wzrosły, ponieważ też gwałtownie wzrosła liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS-ie. W tej chwili już według oficjalnych ZUS-owskich statystyk 3,5% osób pracujących w Polsce to są cudzoziemcy, nie mający polskiego obywatelstwa. No i ZUS ma z tego pieniądze. To jest pierwsza korzyść. Druga to jest oczywiście wzrost wpływów podatkowych. Więc jeżeli tutaj państwo, niektórzy korzystają z polityki obecnego rządu, czyli zostają na przykład 500+, jakieś tam kolejne różnego rodzaju są zapowiadane korzystne świadczenia, to druga strona medalu jest taka, że rząd będzie prowadził tego typu politykę. I teraz naszym zdaniem jako Ruchu Narodowego jest to szalenie niebezpieczne i krótkowzroczne, ale to zaraz powiem jeszcze dlaczego. Druga sprawa, którą udało nam się wywołać, chociaż wcale się z tego nie cieszę, to jest, że rząd ukrył statystyki. To znaczy od około 14 dni zdjęta jest strona, która prezentowała wizualizację na temat imigracji do Polski. Każdy z państwa może to sobie sprawdzić, wejść na rządową stronę migracje.gov.pl. Jeszcze ponad 2 tygodnie temu można tam było sprawdzić w
którym roku, z którego państwa, ile osób przyjechało. Natomiast z tych danych zaczął wychodzić wyraźny i gwałtowny wzrost z państw, o których zresztą publicznie chwalą się agencje ściągające pracowników, że ich ściągają. Czyli Indie, Nepal, Bangladesz, 90-kilka% muzułmański, Uzbekistan, 90-kilka% muzułmański, z którym rząd zamierzał podpisać jakąś specjalną umowę międzynarodową. Już się nawet spotykali w tym roku czy w poprzednim. Rzeczpospolita o tym pisała, oficjalnie nic nie komentuje, jakby tematu nie było. W tej chwili rząd mówi, że będzie ściągał z Filipin, dlatego że to katolicy, więc są nam bliscy kulturowo i będzie pewnie łatwiej uzyskać akceptację społeczną, tak? Ale mamy nawet też wzrost z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu. To jest najdziwniejsze. To nie są jakieś takie kwoty rzędu, powiedzmy, dziesiątek czy setek tysięcy, tak? Ta imigracja zarobkowa główny strumień. Tak naprawdę nikt nie wie, ilu w Polsce jest dokładnie w tej chwili Ukraińców. To jest też interesujące. Mamy tylko szacunki, bardzo nieprecyzyjne i te szacunki są różne. W każdym razie powiedzmy, że wśród szacujących jest zgoda, że w tej chwili już mamy ponad milion imigrantów, ale ile dokładnie, czy to jest 1 100 000, czy 1 500 000, tak naprawdę dokładnie tego nie wiadomo, bo wprowadzono też ruch bezwizowy z Ukrainą. Wielu, wiemy, że pracuje na czarno, prawda, więc ciężko jest to policzyć. Niby Straż Graniczna coś tam kontroluje, ale wiemy doskonale, że Straż Graniczna nie ma wystarczających sił i środków. Niedawno na ten temat był artykuł w Tygodniku w Sieci i opisano, że na przykład Straż Graniczna w ogóle nie ma dostępu do systemów elektronicznych ZUS-owskich chyba. Czyli na przykład strażnik graniczny, jeżeli przyjeżdża do jakiejś firmy zrobić kontrolę, to on nie ma możliwości na bieżąco sprawdzić, czy ci ludzie są w ogóle poubezpieczani. Więc w ogóle jest po prostu taki absurd wszystko. Muszą wysłać jakieś tam wnioski i raz na kwartał dostają odpowiedzi. No i tak wygląda kontrola. Teraz wyszło, że zresztą to wiadomo, z raportów NIK-u z tego roku wynika, że 4-5 minut średnio jedno podanie o wjazd do Polski i zgodę na pracę jest analizowane w tych służbach polskich, tam konsularnych. Nie? No i to się kończy tak, że na przykład recydywistów wpuszcza się do Polski po odsiadkach za zabójstwa, ponieważ po prostu nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, bo nie ma w ogóle na to czasu. To się kończy tak, że do Polski wjeżdżają na fałszywych papierach ludzie, którzy są zgłaszani, że niby tutaj do pracy. Firmy są rejestrowane fikcyjne, agencje wystawiają fikcyjne papiery, tylko po to, żeby wprowadzić do Unii Europejskiej. W związku z czym w tej chwili można by powiedzieć, że tak zwana legalna imigracja zarobkowa stała się sposobem stosunkowo mało ryzykownego szmuglowania także ludności do Unii Europejskiej, nie? Więc mamy to, co opisał Tygodnik w Sieci, przestępczość zorganizowaną, która się też tym zajęła. No i tak naprawdę nikt nic z tym nie robi. Cisza. Nikt nie komentuje. Trzecia sprawa, poza zdjęciem danych ze strony migracja.gov.pl, która ta strona jest w remoncie, tam jest wyświetlone, że trwają prace i moim zdaniem do wyborów już ta strona nie wróci. Nie wiem tylko do których wyborów. I po dymisji ministra trzecia sprawa to jest rozpoczęcie kampanii oswajania społeczeństwa z imigracją, że ona ma pozytywne strony. W tej chwili, jak tu jechałem w aucie, przeczytałem artykuł na TVP Info, obcokrajowcy pokochali Polskę. I na przykład wypowiedzi jakiejś kobiety z Indii, że ona z mężem się tu sprowadzili, cieszą się, że ich dziecko się tu urodzi, bo ono się urodzi tutaj, to będzie prawdziwym Polakiem. I w tym samym artykule podkreślone, że jakby nie potrafią jeszcze mówić po polsku. W związku z czym, nie potrafię mówić po polsku, ale dziecko wychowają na prawdziwego Polaka. No nie wiem, zapytałem Samuela Pereira, naczelnego tego portalu, czy on czy on jaja sobie robi, czy poważnie. Znam go osobiście, od kiedy jeszcze do szkoły chodził. No natomiast niestety, moim zdaniem, jest to po prostu operacja rządowej propagandy i będziemy poddawani takiej propagandzie, oswajania nas i swego rodzaju szantażu moralnego. Każdy, kto będzie krytykował w tej chwili imigrację, będzie pokazywał, że ma ona złe strony, o czym mogliśmy dzisiaj posłuchać też z Piotrem. Dzisiaj jakby zasięgnęliśmy języka. Ja też uczę się, jeżdżąc po kraju, dowiadując różnych historii, na przykład o tych z Arabii Saudyjskiej studentach medycyny w Olsztynie, to się dowiedziałem, coś tam słyszałem, ale tak naprawdę dowiedziałem się dopiero teraz. I tak się mówi, o, to studenci, to bezpieczne, tak? No a student z Arabii Saudyjskiej tutaj okazuje się w Olsztynie drugiemu, no, gardło poderżną, prawda? No więc student też potrafi być niebezpieczny. Mówi się, o, przyjechali pracować, no to jest bezpieczne, bo pracują ciężko. Po pierwsze, podstawy multikulturalizmu w Europie Zachodniej zostały zbudowane przez imigrację zarobkową.
Większość z tych ludzi ciężko pracowała w pierwszym pokoleniu, w drugim pokoleniu ich dzieci już może mniej. Po drugie, to, że ktoś pracuje, to nie znaczy, że nie ma jakichś negatywnych skłonności. Dość powiedzieć, że sprawcą jednego z zamachów terrorystycznych w Europie Zachodniej był gość, który wiele lat pracował wcześniej na lotnisku. Natomiast sprawcą największego zamachu terrorystycznego w Szwecji był imigrant z Uzbekistanu, wpuszczony przez Polskę do Unii Europejskiej jeszcze w okresie rządów Platformy Obywatelskiej, który też ze 2 czy 3 lata pracował w Polsce. Nie wiem, czy nie nawet gdzieś tu, czy nie w województwie warmińsko-mazurskim, albo w pomorskim, już w tej chwili nie pamiętam. Można sobie to sprawdzić. Zresztą to jest interesujące, że prasa szwedzka podawała te informacje. W prasie polskiej dziennikarze mniej chętnie podawali, że on przez Polskę wjechał do Szwecji. Także krótko mówiąc, mnie to wszystko, powiedziałbym, napawa ogromnymi obawami, co robi rząd. Uważam, że to, co robi rząd, całkowicie rozjechało się z tym, co mówił jeszcze 2 lata temu i większość ministrów. Błaszczak, Kaczyński, premier Szydło, prawda, no tam cała ta plejada, wszyscy mówili, że nie będzie imigrantów, nie będzie to, co na zachodzie, nie dopuścimy do stref no-go, do tego i tak dalej. No i teraz pytanie, co z tym zrobić, tak? Główny argument za polityką proimigracyjną to jest demografia i gospodarka. Że po pierwsze gospodarka potrzebuje pracowników i po drugie, że demografia jest w Polsce słaba, więc trzeba. Trzeba, bo inaczej po prostu już po nas. Ja uważam, że to jest troszkę bardziej złożone, to znaczy no, jakby dopiero co przecież wszedł wyż demograficzny na rynek pracy. Oczywiście mnóstwo ludzi z Polski wyjechało, natomiast można próbować część z nich ściągnąć z powrotem. Ja nie twierdzę, że wszyscy wrócą. To jest oczywiste, że wszyscy nie wrócą. W każdym pokoleniu, jak jest emigracja, to część zostaje na tej emigracji i ich dzieci niestety już nie mają ochoty wracać do kraju, a często nawet nie uzyskują tej tożsamości narodowej. Natomiast część można by jednak do Polski z powrotem zaprosić. I rząd w tym aspekcie nic nie zrobił. Nie zrobił nawet nic podobnego, jak robią firmy, które ściągają do Polski imigrantów z Azji. Ci, którzy przyjeżdżają pracować tu z Indii, Nepalu czy Bangladeszu, to oni nie przyjeżdżają sami z siebie. To nie jest tak, że ktoś mieszka w Nepalu i myśli, patrzy jakby na globus, szuka palca i mówi, może Polska, poszperajmy w internecie. Prawda? No nie, to tak nie działa. Tam są firmy, które dogadują się z biznesem w Polsce, organizują przeloty, organizują papiery, organizują wszystko i ci ludzie po prostu traktowani są, użył takiego określenia jeden z francuskich myślicieli. Francuzi już jakby doszli, przynajmniej ci rozsądniejsi, co się naprawdę dzieje, tylko po ilu latach. On to nazwał, że to jest rezerwowa armia kapitału. Czyli, że duży kapitał ściąga sobie rezerwową armię z innych części świata. No i teraz my nie mamy analogicznych firm, które by robiłyby dokładnie to samo dla Polaków. Ja rozmawiałem ostatnio z Polakami, którzy siedzą na emigracji w Anglii czy w Austrii. Przecież jeżeli ktoś ma tam już rodzinę, dzieci są gdzieś w szkole, jest para, no to żeby oni w ogóle podjęli decyzję o powrocie, to muszą się złożyć takie czynniki jak szkoła dla dziecka, mieszkanie wynajęte czy kupione, praca dla niej i praca dla niego, tak? 4 rzeczy trzeba zgrać. Jeżeli ktoś jest bardzo przedsiębiorczy, ma jakiś zapas pieniędzy i tak dalej, jest w stanie sobie to zorganizować. Natomiast ja myślę, że nie potrzeba żadnych finansowych zachęt, żeby ludzie wracali. Natomiast pewna organizacyjna pomoc, na przykład w postaci zsynchronizowania ofert pracy, jeżeli to jest uruchamiana duża inwestycja, to można by przecież oferty pracy stąd zsynchronizować i zaproponować Polakom, którzy są na emigracji. I zsynchronizować to jakoś z polityką mieszkaniową tutaj w okolicy. I mogliby przyjechać być może Polacy z emigracji, po prostu obsługiwać to, a nie wiem, Ukraińcy, Białorusini czy Hindusi. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest demografia, tak? Większość tych technokratów, którzy zajmują się tą całą polityką ekonomiczną, planowaniem rynku pracy, oni nie wierzą, że da się odwrócić trendy demograficzne. I to jest pytanie do Państwa. Ja sam do końca nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Szczególnie do młodszych, tak? To znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że ludzie młodsi nie chcą już mieć dzieci, albo chcą mieć tylko jedno dziecko, albo jedno, albo 2. Bo jeżeli ludzie statystycznie nie chcą mieć minimum 2 lub 3 dzieci, to faktycznie no, struktura demograficzna się będzie załamywać. Więc to jest pytanie, jak to zrobić, żeby ludzie, niezależnie od tego, na jakim są poziomie, bo jakby sytuacja, w której tylko ludzie bogaci będą się decydować na dzieci, to jest jakiś absurd. Ludzie niezależnie od swojego statusu majątkowego muszą mieć możliwość posiadać dzieci, żeby społeczeństwo się utrzymywało.
Więc nie można ze statusem majątkowym wiązać dzieci. Trochę tutaj 500+, muszę rząd akurat pochwalić, w dobrą stronę. Pokrytykowałem to też pochwalić, tak? Natomiast to jest ciągle trochę jeszcze mało. Być może trzeba coś więcej. Sam do końca nie wiem co. Ci, którzy mają małe dzieci, niech podpowiadają. Szczególnie ci, co mają dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę i tak dalej. Natomiast najważniejsze jest to, czy jesteśmy w stanie ten trend kulturowy odmienić. To znaczy, żeby ludzie co, jako podstawowy wariant to chcieli mieć na przykład no trójkę dzieci. No, dwójka to jest nawet mało, żeby odwrócić trend demograficzny. Żeby podstawowy wariant to była trójka, a taki powiedzmy wariant lepszy to na przykład czwórka, piątka, nie? No i tu jest pytanie, proszę się nad tym zastanowić, jak ktoś tutaj jakby w dyskusji na forum się wstydzi, to może mi prywatnie w trakcie koncertu powiedzieć, jak wy to widzicie? Dlatego, że jeżeli, znaczy to się rozstrzygnie na poziomie średnich i małych miast. Warszawa nie jest reprezentacyjna dla Polski. Bardziej powiedziałbym, że Olsztynek może być reprezentatywny dla tego, co rzeczywiście w Polsce się dzieje. I ja też przez to, że siedzę w Warszawie, mogę do końca tego nie czuć. Więc liczę tutaj na jakieś rozsądne głosy i przede wszystkim jak to zmieni. Czy to jest kwestia mody, czy to jest kwestia tego, co się pokazuje w telewizji, w serialach, czy to jest kwestia pieniędzy, czy to jest kwestia jeszcze jakaś inna, że może, nie wiem, pracy, no nie wiem. No, trzeba pytać jakby młodych przede wszystkim, nie? Bo to młodzi muszą się decydować na te dzieci. Więc tutaj będę zbierał na ten temat głosy i myślę, że to jest temat nieprzebadany. Rząd już w tej chwili jakby przyjął tą proimigracyjną strategię, że będziemy uzupełniać Azjatami populację. Mi się ten kierunek nie podoba, bo to skazuje nas docelowo na państwo multikulti. A multikulti to są koszty, to są problemy, to jest spadek bezpieczeństwa i docelowo status mniejszości we własnym kraju. Tak jak już w niektórych miastach w Anglii Anglicy stają się powoli społecznością mniejszościową, a nawet jak nie są mniejszościową, to dzieje się to, co się dzieje w Szwecji, we Francji czy w Anglii, to znaczy stają się, zaczynają być dominowani fizycznie, dlatego że ludzie z innych kultur, które są mniej cywilizowane, po prostu zaczynają dominować fizycznie i to jakby wychodzi, można się łudzić, że tam ci są bardziej pokojowi czy mniej, ale to zawsze prędzej czy później wyjdzie. Nie da się uniknąć napięć, jak się zrobi społeczeństwo wielocywilizacyjne. Więc prosiłbym, żeby, nie wiem, żeby tego nie rozważać, chociaż nie sądzę, że tu muszę kogoś przekonywać. Ale zastanówcie się państwo, czy trzymacie rękę jako społeczność lokalna, tutaj na pulsie, kogo nowy tam producent czy tam inwestor ściągnie do waszego miasteczka? Czy wy macie w tym zakresie swój głos? Czy go wyraziliście? Powinniście mieć na to wpływ. Nie wiem, czy państwo wiecie, powiatowe urzędy pracy zgodnie z obecnym prawem mają prawo wyrazić, jest coś takiego, że żeby wojewoda dał pozwolenie obcokrajowcom na wjazd do pracy, to wpierw musi zapytać powiatowy urząd pracy, jak tam wygląda sytuacja. To jest tak zwany test rynku pracy. Więc pytanie na przykład, co powiedział powiatowy urząd pracy w sprawie tej inwestycji, w sprawie rynku pracy? Czy wojewoda już dał zielone światło na wjazd tutaj? Czy to już jest załatwiane? Czy państwo to wiecie? To są wszystko pytania, na które powinniście państwo znać odpowiedzi. Jak jest jakaś lokalna gazeta, ona powinna o tym pisać. Bo się okaże, że nie wiem, jakby w ciągu 2 czy 3 lat zmieni wam się zupełnie społeczność lokalna. Dlatego, że powstała jedna duża inwestycja, czy powstanie druga. I to nie powinno być poza debatą. To powinno być przedmiotem dyskusji. Jeżeli społeczność lokalna jest przeciwko temu, to może powinna to zablokować. A jak nie jest w stanie zablokować, to może powinna to chociaż nagłośnić. Żebyśmy my mogli się powołać na to, że na przykład tu jest taka sytuacja albo inna. Ja już będę kończył i przejdziemy do dyskusji, także jeżeli pani będzie chciała coś na ten temat dodać, to będę chętny usłyszeć. Więc to jest ta tematyka imigracyjna. Ona, jak widzicie państwo, zdominowała w tej chwili w moim wystąpieniu całą resztę, ale dlatego, że po prostu ja uważam, że to jest najważniejsze, w tym sensie, że to zmieni zasady działania demokracji. To zmieni zasady demokracji. We wszystkich powiatach w Polsce, gdzie jest duży udział mniejszości narodowych, wybory działają już inaczej. I to samo może się stać w skali całego kraju. A tendencja zawsze jest taka, że najpierw ludzie przyjeżdżają do pracy, później się im daje pewne przywileje. Już rząd to zrobił. Już jest przez prezydenta podpisana na przykład ustawa, że dopłaty do wynajmu mieszkań będą tak samo dla cudzoziemców. 500+ jest już tak samo dla Ukraińców. Emerytury już są tak samo. Nawet jeżeli nie pracują tu całe życie, a przepracują tu rok czy dwa przed emeryturą, to już dostaną emerytury polskie, kilka razy wyższe, a nie stamtąd. Minimalne oczywiście, minimalne.
Więc to już się dzieje. To nie jest kwestia jakiejś fantastyki. To już się dzieje i będzie szło w tym kierunku. Dlatego uważam, że będziemy mieć ludzi, z którymi możemy pracować, którzy mają pomysły, są dynamiczni, są jakoś tam niezależni też, nie? To znaczy niezależni. Co to znaczy być niezależnym? To nie chodzi o to, że trzeba mieć odłożone wielkie oszczędności, ale przede wszystkim nie mieć w głowie już ograniczenia. Ludzie już mają w głowie wpisane ograniczenia, że się boją po prostu. Nawet jeszcze nic im się nie stało, już się wszyscy boją. Osobiście już nie mogę słuchać o tym, jak się wszyscy boją, bo jeżeli wszyscy się będą bali, to nic w Polsce nie będzie się zmieniać w dobrą stronę. Boją się ci, co są przy PiS-ie, że ich z PiS-u wywalą. Boją się ci, co poszli pracować do administracji, że ich z administracji wywalą. Ci, co są na rynku, to się boją, że ich tam ktoś zwolni. Każdy się czegoś boi. No ale, kurczę, ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, nie? Także zachęcam. Może są tutaj odważni, to będą mogli z nami pracować. A jak nie, to chociaż, że tak powiem, poprzeć. Dobra, może przejdźmy do dyskusji. Pani się zgłaszała, to zapraszam. Ja chciałabym poruszyć temat migracji w takim zakresie, ponieważ nie mogę się tutaj do części zgodzić z tym, co powiedziałeś, że nie mamy jakby tego oglądu, tych statystyk i tego wszystkiego. Chociażby na miejscowym, lokalnym rynku działają powiatowe urzędy pracy. Pracodawca, który chce zatrudnić, nie wiem, obcokrajowca, Ukraińca przykładowego, musi zadeklarować w postaci oświadczenia o zamiarze zatrudnienia takiej osoby. Wtedy dokumenty trafiają do powiatowego urzędu pracy. Tam nadawany jest specjalny numer danej osobie, czyli panu jakiegoś tam z Ukrainy czy pani. I sytuacja ma w ten sposób, że poprzez powiatowe urzędy pracy też jesteśmy w stanie określić, jaka ilość tych emigrantów tak przypływa do Polski czy przybywa do Polski i chce podjąć legalne zatrudnienie. Następnie, jeżeli chodzi o tą jakby nielegalność zatrudnienia, no to tutaj też trzeba było położyć w tym momencie w mojej ocenie nacisk na takie właśnie osoby, Polaków, którzy prowadzą te agencje pracy, gdzie grube pieniądze zarabiają na tym, żeby takiego Ukraińca ściągnąć do Polski, zatrudnić nawet w jakiejś firmie budowlanej. No tak jak mówisz, są specjalne służby, które jeżdżą po budowach, jeżdżą po większych jakichś miejscach pracy, sprawdzają legalność zatrudnienia. Każda osoba, która chce nielegalnie jest zatrudniona, od razu dostaje mandat. Pracodawca też jest obligowany tym mandatem w wysokości 10 tysięcy złotych. Natomiast taki Ukrainiec, który zostanie złapany na nielegalnym wykonywaniu pracy, dostaje mandat w wysokości 2 tysięcy złotych. Dla niego to są duże pieniądze, ale w tej sytuacji, jak umatam papierologię wykonywać pracodawca, tym bardziej, że jeszcze w powiatowym urzędzie pracy musi uzasadnić, dlaczego nie może na to miejsce znaleźć Polaka, a najczęściej jest tak, że nie może go znaleźć, bo po prostu Polak ma w sobie pracować za 1300 czy 500 zł, a Ukrainiec z otwartą ręką przyjmuje taką pracę. Więc tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że dopóki my jako Polacy będziemy tak marnie zarabiać, bo mówi, że tutaj jest układ między rządem a biznesem, to nigdy nie będzie sytuacji takiej, że wzrośnie populacja, nie wiem, urodzeń dzieci w Polsce i że Polacy będą chętnie chcieli z zagranicy wracać do Polski, bo do czego mają wracać? Jak ma zarabiać tutaj na dzień dobry 1600 zł na rękę, utrzymać pięcioro dzieci i żonę, no to powiesz, czego on ma żyć. W tej sytuacji trzeba przede wszystkim inaczej podejść do jakby działania, nie wiem, tutaj wsparcie społeczne, owszem, my jeździmy do Niemiec, też jesteśmy tam przysłowiowymi Ukraińcami w Niemczech, też korzystamy z Kindergeltu, korzystamy z innych świadczeń, które Niemcy dają na polskie dzieci, tak? Więc trzeba się jakby w innym kierunku nastawić, że przede wszystkim dążyć do tego, żeby płace w Polsce wzrastały, żeby, nie wiem, rodziny polskie stać było na te troje czy czworo dzieci, bo natrzepać dzieci do rozproszenia, dzieci są, to nie jest sztuka, ale je wychować, kształcić, ubrać, nakarmić, to już jest sztuka, tak? I w tej sytuacji trzeba naprawdę trochę inaczej podejść do, jak to mówisz, narodowości, do tego, żeby Polacy się trzymali razem, żeby Polacy dobrze zarabiali, żeby Polacy wracali stamtąd tutaj. Mieszkań socjalnych nie ma. Sądowe przykazy na mieszkania socjalne, ponad 500 osób w Olsztynie, mając nakaz sądowy, czeka na mieszkanie socjalne, które jest, wiesz, w warunkach tragicznych, gdzie jest, nie wiem, wspólna toaleta i kibel na korytarzu,
gdzie w ogóle warunki są grzyby i masakryczne w ogóle warunki, tak? Więc tutaj, jeżeli chcemy, żeby ktoś wracał, żeby tu mu zapewnić mieszkanie socjalne, tak, Polak jedzie do Anglii i dostaje na dzień dobry jakieś tam mieszkanie socjalne, które jest uzależnione od ilości dzieci, które posiada, gdzieś tam mu się oferuje ileś tam miejsc pracy, tak, to w tym momencie on woli tam pracować, bo on na dzień dobry ma ten start, tak, a tutaj jak przyjeżdża do Polski, kto mu da te mieszkanie socjalne? Okej, dziękuję za ten głos. Ja wiem, dlaczego ludzie wyjeżdżają z Polski, to mi nie trzeba tłumaczyć. Ja, mnóstwo moich kolegów wyjechało i ja rozmawiam nieustannie z tymi, co wyjechali, z tymi, co rozważają wyjazd, z tymi, co zdecydowali się wrócić, także ja znam tą tematykę i rozumiem, że wielu ludziom jest ciężko i dlaczego jest ciężko, tak? Natomiast pytanie jest, co to znaczy inaczej, bo pani kilka razy użyła takiego określenia, że trzeba inaczej podejść, trzeba zrobić inaczej. Ja się zgadzam z tym. Pytanie, co to znaczy? Co to znaczy? Ja jestem przekonany, że obecna polityka ściągania imigrantów tylko utrwali stan, w jakim jesteśmy. Dlatego, że jeżeli my będziemy... Ja tu użyłem takiego porównania, że imigracja zarobkowa dla gospodarki jest jak narkotyk. Pozwala gospodarce podtrzymać tempo rozwoju, ale oszukując pewien stan, w jakim ta gospodarka rzeczywiście jest. My nie poprawiamy w ten sposób wynagrodzeń sytuacji Polaków. My nie poprawiamy poziomu i tempa rozwoju gospodarczego. My tylko dajemy coś w rodzaju dopalacza, takiej taniej siły roboczej, żeby podtrzymać wysoką koniunkturę. I to jest moim zdaniem po prostu swego rodzaju oszustwo. To znaczy, jako naród, prowadząc taką politykę, sięgamy po coś w rodzaju nie do końca wynikającego z miejsca, w jakim jesteśmy, dodatkowego dochodu. I koszt tego będzie odłożony w czasie, ale będzie. To nie jest tak, że jakby to będzie operacja bezkosztowa. Widzisz, chodzi na lando, tak? Jest to pewna sytuacja taka, że ludzie miejscowi mogą mieć pracę, ale z drugiej strony, dlaczego taka firma, która wjeżdża na teren Polski, nie płaci przez 5 lat podatków? Tak? Jest zwolniona z płacenia podatków. Nie wiem, czy za lando jest zwolnione z płacenia podatków. Jest wiem, tak że... jak inne firmy, które obcy kapitał wjeżdża... Okej, okay, tylko Polski. Dobrze, proszę pozwolić, że odniosę się do tego, co pani powiedziała. Te formalne procedury, które pani opisała, one faktycznie tak wyglądają, jak pani to powiedziała. Pytanie tylko, czy one działają. To znaczy, moja ocena jest taka, że formalnie mamy służby kontrolujące legalność zatrudnienia, możliwość wystawienia kar i tak dalej, ale ilość tych kontroli i wysokość tych kar w relacji do skali całej imigracji jest taka, że po prostu opłaca się zatrudniać na czarno imigrantów, ponieważ prawdopodobieństwo, że się zostanie skontrolowanym i ukaranym jest w wielu branżach na tyle niskie, że to się po prostu kalkuluje. Po prostu, jeżeli się wpuszcza milion czy pół miliona imigrantów do jakiejś branży, a jednocześnie przeprowadza kilkaset kontroli, to siłą rzeczy z prostego rachunku będzie wynikać, że to się będzie ciągle opłacać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, te testy rynku pracy, opinie urzędów powiatowych. Więc jestem ciekaw jeszcze raz, jak to wyglądało, jeżeli chodzi tutaj o ten konkretny powiat i tę inwestycję. Natomiast z opinii, jaką ja mam od ludzi, prawników, którzy zajmują się obsługą tego całego procesu, wynika, że jest to procedura czysto formalna. To znaczy, co do zasady, po prostu jeden urzędnik przystawia pieczątkę, że rozpoznał sytuację i że jest zgoda, drugi, że się zgadza. Z mojej informacji tak wynika, być może jest zróżnicowane to w różnych miejscach kraju, bo powiatów mamy, jeśli się nie mylę, prawie 400, województw mamy 16. Ta procedura może być różnie prowadzona przez różnych wojewodów. Natomiast na Mazowszu wojewoda mazowiecki ma najwyższe wyniki, jeżeli chodzi o wpuszczanie do polskiej imigracji, mimo że Warszawa jest najdynamiczniejszym ośrodkiem w tej chwili gospodarczym, do którego Polacy z całego jakby państwa się pchają po to, żeby dobrze zarabiać i tak dalej, nie? Więc teoretycznie akurat w Warszawie powinniśmy potrzebować najmniej imigrantów, bo powinien być najmniejszy problem z Polakami, bo ponieważ wielu jest Polaków, którzy mieliby ambicje pracować i lepiej zarabiać w Warszawie, a jednak puszczamy najwięcej. Czyli pytanie, czy to jest oparte na jakiejś diagnozie, czy może jest procedura czysto formalna? Moim zdaniem niestety nie ma w tym tego, co rząd obiecywał na wrzesień. Czyli nie ma w tym żadnej strategii. I to mnie niepokoi, tak? Natomiast co do tych kwestii związanych z dzietnością, z finansami, zgadzam się to całkowicie. Natomiast no, pytanie, jaki jest ten próg poprawy, tak? I tej akceptowalności, to znaczy jak my go dokładnie widzimy. Bo łatwo jest sformułować pewne oczekiwania, trudniej jest je później spełnić. Musimy zdawać sobie sprawę,
że jako państwo i naród jesteśmy na określonym poziomie rozwoju gospodarczego i choćbyśmy mieli nie wiem jaki rząd, to on w ciągu ani 10, ani 20 lat nie przeskoczy dystansu, jaki nas dzieli do Niemców. Po prostu to się nie wydarzy. W związku z czym musimy być brutalnymi realistami, także w myśleniu o tym, co możemy i czego chcemy. To może tyle mojego komentarza, ale jeszcze raz dziękuję za ten głos, bo kilka rzeczy tu pani uzupełniła. Może jeszcze jakieś inne pytania czy opinie? Zapraszam. Ja uważam, że rząd powinien zmniejszyć podatki, a nie 500+. To proszę powiedzieć to tak, żeby wszyscy słyszeli. Ja uważam, że rząd powinien zmniejszyć podatki dla rodzin, a nie dawać 500+. I wtedy by wszyscy pracowali, a nie zwalniali się pracy i szli po socjal. To jest podstawa. I drugie, tu pan Krzysztof powiedział, że nie dogonimy Niemców zarobkami przez najbliższe 10-20 lat. Pewnie, że nie dogonimy, jeżeli tak będzie. Hiszpania została przyjęta do Unii w 1984 roku. W 1994 roku miało 80% zarobków niemieckich. To znaczy, Niemiec zarabiał 10 euro, ale Hiszpan 8 już. Po 10 latach w Unii. My jak zarabialiśmy 4 razy mniej, dalej zarabiamy 4 razy mniej. I to jest spowodowane tylko przez koncerny, które mają u nas tutaj tanią siłę roboczą i walą Ukraińców i tak dalej, bo nie mamy własnego przemysłu. Tak, może to jest najważniejsza rzecz, która mi umknęła, to znaczy pensje w Polsce nie będą rosnąć tak długo, póki nie zamkniemy swojego rynku pracy. Pensje w Polsce zaczną rosnąć w momencie, kiedy rynek pracy zostanie zamknięty, zacznie brakować pracowników i biznes zacznie się nawzajem bić o pracownika. Wtedy pensje zaczną rosnąć. Tak długo, póki my na rynek pracy dopuszczamy dowolnie dużo siły roboczej z zagranicy, ile tylko chcą przedsiębiorcy, oni nie mają impulsu, żeby rosły pensje. Bo po co mają? W tej chwili dla instytucji samorządowej już zaczynają pracować imigranci. Na przykład pod Warszawą komunikacja publiczna dla samorządów jeżdżąca już jest obsługiwana przez kierowców ukraińskich. Poznań zastanawia się, żeby w miejskiej komunikacji zatrudnić Hindusów. Więc co to znaczy w sensie ekonomicznym? To znaczy, że samorząd, państwo w zasadzie, my jako społeczeństwo, zaniżamy pensje na swoim rynku pracy do poziomu odpowiednio ukraińskiego, hinduskiego. Czyli jeżeli my zrównujemy sami swoje płace z państwami znacznie biedniejszymi, to co będzie z płacami? No one będą spadać, a nie rosnąć. To jest oczywiste. Przecież Ukraina jest na niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Zdaje się, że minimalna emerytura jest tam ponad 3 razy niższa niż minimalna emerytura w Polsce. Więc jeżeli my robimy integrację gospodarczo-polityczną z Ukrainą, a to jest doktryna poprzedniego i obecnego rządu, tak zwane popieranie aspiracji europejskich Ukrainy, tworzenie wspólnego obszaru gospodarczego, otwieranie się na import, na wymianę rynku pracy, to co następuje? Następuje integracja rynków pracy i spadek pensji, czy zrównanie pensji, tak? No, to jest po prostu oczywiste, czyli jeżeli chcemy, żeby pensje w Polsce rosły, to musimy pójść w kontrze do przedsiębiorców. I oczywiście ktoś powie, a to zaskutkuje zwolnieniem rozwoju gospodarczego, bo jakieś inwestycje nie powstaną. No to może nie powstaną. Pytanie, czy my potrzebujemy wszystkich inwestycji na świecie, żeby były w Polsce, czy potrzebujemy pewnej liczby inwestycji, które generuje wysokopłatne miejsca pracy. Albo może nawet nie wysoko, średnio, albo niskopłatne. Ale po to, żeby polska gospodarka jako organizm zaczęła pracować, w swoim tempie na korzyść swoich obywateli. Bo w tej chwili dochodzimy do takiej sytuacji, iż zagraniczny kapitał tworzy w Polsce inwestycje, zatrudniając zagranicznych pracowników. A zysk nasz jest tylko taki, iż od tych, nazwijmy to, operacji pewien podatek jest odprowadzany do budżetu. No to nie jest tworzenie gospodarki narodowej. To jest uczestniczenie w globalistycznych procesach gospodarczych, tak? I próba odcinania jakiegoś swojego kupona od tej globalizacji. Ale to nie ma nic wspólnego z naszym narodowym rozwojem gospodarczym. I musimy sobie to uświadomić. Te rzeczy, które ja mówię, one są mocno niepoprawne politycznie. One są poza mainstreamem. Z takimi rzeczami, które ja tutaj mam do powiedzenia. Zobaczcie państwo, dzisiaj, czy chyba dzisiaj, może wczoraj, debata w Polskim Radiu o imigracji zarobkowej. Zrobili w Polskim Radiu debatę, 4 osoby zaprosili, przy czym żadnego przeciwnika masowej imigracji zarobkowej. Tak będzie wyglądała ta dyskusja. Proszę się na to przygotować. W niczyim interesie nie jest, żeby te wszystkie wątpliwości i uwagi, które ja tutaj mówię i które dzień w dzień tłuczemy w internecie, żeby one zostały wyartykułowane i poddane dyskusji. W interesie rządu, wszystkich partii politycznych, które są w parlamencie, dużego biznesu i czynników zagranicznych, a także większości dużych mediów jest to, żeby ten temat był przedmiotem konsensusu elit,
Polacy, żeby ciężko pracowali, a poprzeczkę im, żeby ustanawiała imigracja z Filipin, Bangladeszu, Pakistanu, Uzbekistanu, Indii, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii itd. itd. No, no tak wygląda ten splot interesów, więc albo my się zbierzemy i sami zaczniemy dbać o swoje interesy, albo po prostu będziemy wykorzystywani, no i będziemy tym ostatnim ogniwem w tym całym tym łańcuchu pokarmowym światowej gospodarki. Proszę. Czy znane są struktury po prostu ten, zdajemy sobie wszyscy sprawę ten, że na temat tej imigracji ktoś musi zarabiać, bo u nas to no, prostą rzeczą jest, że ktoś musi na tym zarabiać, tak? W mojej opinii to będzie pośrednik. Podam przykład na zasadzie jednej firmy, która tutaj ściągała pracowników ukraińskich ten, na obwodnicę. Teraz w tej chwili to już jest mniej. Przykładowo oni mieli w najlepszym okresie około ponad 700 osób zatrudniali z Ukrainy. Tak? Rozmawiałem z jednym z inżynierów z tej firmy na temat właśnie tych dopłat, tego wszystkiego, jakich ściągają, bo zaczął mi narzekać, że jak stoi, to pracują. Jak odjedzie, no to wszyscy stoją, o łopatę się opierają i w ogóle Polakowi dają 15 zł, nie? Żeby tam pracował i w ogóle ten, przy tej opłacie. Ukrainiec no trochę mówi, tam popracuje więcej, nie? Pojedzie to jeszcze z godziny, mówi, popracuje i w ogóle dlatego Ukraińców biorą, nie? Pośrednikowi ten płaci ponad 20-30 zł w niektórych momentach za pracę tego Ukraińca. Ten czysty taki zysk pośrednik, który uzyskiwał z jednego pracownika po odjęciu kosztów wynajmu mieszkania, gdzie tam jeszcze dopłaty były i w ogóle to mówi śmiało, Piotrek mówi, możesz liczyć ten, że to jest 10 zł z jednego pracownika. Przy 700 osobach pośrednik 7 tysięcy na czysto zysku miał. Czy jest jakiś... 10 zł w skali jakiej? Za dzień. 10 zł za dzień pracy jednego Ukraińca czystego zysku po odjęciu naprawdę wszystkich kosztów. Tak mi powiedział, mówi to śmiało możesz liczyć, że te 10 zł to ma. Czyli to jest 7 tysięcy dziennie dla tego pośrednika. W skali miesiąca no to są ogromne pieniądze, a to jest po prostu jedyna inwestycja, która u nas to w Olsztynie. Ta firma to jest potężna firma, która tam właśnie drogi, niedrogi robi i w ogóle. Czy po prostu wiadomo, kto pośredniczy w tych ściąganiu tych Ukraińców, w tych pracach? Bo to na pewno są konkretne firmy. Sam wyjeżdżałem za granicę, pośrednictwo pracy tam jest ten na wysokim poziomie, tak? Wiemy, jak to tam działa, tym agencją pracy, wszystkim oni tam płacą więcej. Jak to jest? Moje zdanie jest takie, jeżeli te obwodnice mieliśmy o tyle opóźnione, o ile mieliśmy, zamiast Polakowi dać te 15 zł, niech dadzą te 30, które płacą dla pośrednika, wtedy każdy by szanował tą pracę. On by się wtedy o łopaty myślę nie opierał, tak? Tylko my Polacy szanujemy tą pracę i jeżeli jest godziwe wynagrodzenie, no każdy by do tej pracy szedł i pilnował tej pracy, tak? Żeby się tam jej nie zgubić. Takie właśnie pytanie, czy ktoś się w ogóle dowiadywał, co to te pośrednictwo pracy jest, nie? I kto za tym po prostu stoi? Czy to jest jakaś mafia, czy układ? Nie, ja bym się nie dopatrywał tutaj ani mafii, ani układu. Moim zdaniem stoi za tym bardzo dużo ludzi i firm, które zwęszyły interes i część z nich działa nie do końca legalnie, to co opisał tygodnik w sieci, czyli fałszując papiery. Natomiast część z nich działa zupełnie legalnie, po prostu w oparciu o te wszystkie rozwiązania prawne, które zostały stworzone. Są to duże firmy, nawet takie notowane na giełdzie, czy chwalące się tym, jak nie wiem, Work Service, czy jakieś inne. No, To jest naprawdę duży biznes i teraz to, że te firmy działają, to jest zupełnie naturalne, żeby było jasne. To państwo ustanawia reguły gry. Jeżeli państwo w tej chwili w osobie premiera, ministra Kwiecińskiego, ministra Emilewicz, ministra Gowina, ministra Szweda, ministra Rafalskiej, ministra odwołanego już Chorążego, tam jest 6 osób w rządzie, które wypowiada się oficjalnie na temat tej całej strategii. Państwo całe wspiera otwarcie gospodarki i mówi o ułatwieniach, zmienia rozporządzenia, zmienia ustawy, dyryguje całą administrację. Minister Brudziński, który w tej chwili nadzoruje wojewodów, wcześniej minister Błaszczak. Ta cała grupa odpowiada za to, że po prostu reguły gry gospodarczej są ustawione tak, żeby jak najprędzej wprowadzać te oczywiście oni jak najprędzej. Oni prawa całkowicie nie zliberalizowali, natomiast na poziomie faktycznym to prawo stosują tak, żeby możliwie szybko i mówią o wydłużeniu pozwoleń, ułatwieniu, szybszej ścieżce do obywatelstwa i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że powstało dużo firm, które próbują na tym zarabiać, to tutaj akurat bym się nie oburzał. To znaczy uważam, rola tych firm jest negatywna, ale ich działanie jest absolutnie rynkowe.
Pytanie jest takie, po pierwsze, czy państwo powinno na to pozwalać? Moja odpowiedź jest nie. Imigracja niewielka jest naturalna, natomiast masowa imigracja, która zmienia reguły gry, powinna nie być dopuszczona. Nawet jeżeli mamy te problemy demograficzne, to powinniśmy wpierw w swoim własnym narodowym gronie spróbować rozwiązać te problemy, a przede wszystkim zobaczyć, jak gospodarka będzie adaptować się do zmieniających się reguł demograficznych. Mamy na to czas, możemy sobie pozwolić na to. To nie jest tak, że nie wiem, państwo upadnie, jeśli nie ściągnie się miliona Filipińczyków i 3 milionów Hindusów. No, nie upadajmy na głowę, bo po prostu zaczyna się robić z nas wariatów. Więc to jest jakby najważniejsze. No, natomiast to te firmy zarabia każdy, kto może. No. Jedni ściągają Nepalczyków, inni Hindusów, inni Ukraińców. Każdy jakoś tam kombinuje. No. To ja może jeszcze uzupełnię ten. To znaczy, jeszcze powiem tak. Handel ludźmi to nie jest jakieś nowe zjawisko, nie? Handel ludźmi w pewnych branżach to był zanim rząd zaczął otwierać granice. Cały czas, więc myślę, że tutaj mogą i tacy, którzy się tym już specjalizowali wcześniej zajmować, ale różnie to bywa. No, jest i przemyt nielegalny, i to, i tamto, no a tu akurat ściąganie pracowników. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Inwestycje. Jeżeli są publiczne inwestycje, to przecież można by dać wymóg. Jeżeli państwo za to płaci, a kto płaci za budowę dróg? Państwo albo samorząd. To można by dać wymóg, że publiczne inwestycje mają być realizowane z wykorzystaniem polskich obywateli jako pracowników na godnych zasadach. Dlaczego rząd, a nie samorząd nie dyktuje takich polityk? Bo chce mieć szybko, bo chce mieć tanio. Dlaczego w ogóle większość inwestycji zlecana jest zagranicznym firmom? To wszystko stoi na głowie. I to wszystko wynika w dużej mierze z wejścia do Unii Europejskiej. Dlatego, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, daliśmy sobie narzucić reguły gry idące w parze z taką globalistyczną logiką gospodarczą. Na przykład, że my będziemy rozpisywać przetargi na budowę dróg w Polsce i każda firma z Europy ma prawo startować do tego przetargu. No to jeżeli Niemcy czy Austriacy robili to przez 50 lat, a my byliśmy w PRL-u, to kto ma lepsze firmy, które dadzą lepszą ofertę? Kto jest w stanie lepiej zbudować? No i tak się kończy, że są zagraniczne firmy, a polscy podwykonawcy, prawda? Ale czy to tak powinno być, czy może trochę na odwrót? Tylko żeby było na odwrót, to trzeba zacząć świadomie kształtować reguły gospodarcze na korzyść polskich obywateli, a Unia tego zakazuje. Nawet głupie danie wymogu, żeby produkt narodowy był, nie wiem czy państwo wiedzieli, dam drobny przykład, który pokazuje w jakim absurdzie żyjemy i nikt tego nie mówi. PKP Intercity ostatnio dawało sprostowanie. Czego dotyczyło sprostowanie? Otóż Klub Jagielloński, organizacja, w której zresztą odbyła się ta dyskusja o imigrantach moja z Cezarym Kaźmierczakiem, wcześniej minister Chorąży, który później zaliczył dymisję w rządzie. Klub Jagielloński opublikował tekst i w tym tekście PKP zostało pochwalone za to, że w wagonach barowych pojawiła się polska woda. Już nie pamiętam, która. No ale dajmy na to, że jakaś tam kropla Beskidu albo jakaś inna, tak? Te buteleczki z polską wodą. No i że dobrze, że wreszcie teraz sprzedają wodę polskiego tam producenta, tak? Nie wiem, czy kropla Beskidu jest polskiego producenta, tak na marginesie. Jak to jest prawdziwe, okaże się, że pewnie już nie. Ale tamta woda, oni chwalili, że była polskiego producenta. I co się wydarzyło później? PKP wydaje oświadczenie, że podczas rozpisania przetargu na zakup wody do wagonów barowych nie kierowali się kryterium narodowym i nie zamierzali wcale, żeby to była polska woda w wagonach właśnie polskiej spółki kolejowej. Po to, żeby ktoś im nie zaskarżył tego przetargu. Bo zgodnie z prawem unijnym nie wolno takich kryteriów stosować. Podobnie jak nawet te kampanie, prawda, oznaczające polskie produkty. Już to z punktu widzenia prawa unijnego jest kontrowersyjne. Więc musimy znać sobie w ogóle sprawę, że wpakowaliśmy się w organizm polityczno-gospodarczy, który reguły gry ustawia przeciwko naszym interesom. I co gorsze, ludzie nie do końca to rozumieją i ten organizm, czyli Unia Europejska, ma ciągle bardzo wysokie poparcie społeczne. Bo około 80% Polaków, jak wynika z badań, popiera obecność Polski w Unii Europejskiej. Więc w ogóle jak my chcemy z tym wszystkim zacząć walczyć na własną korzyść, to musimy zdać sobie sprawę, że na różne sposoby będzie to blokowane też przez Unię. Ale dobrze, chciałem podkreślić kwestię zatrudniania, że można na to wpływać. Tak jak samorząd powinien mieć wpływ na to, jakich kierowców zatrudnia, tak ten, kto zleca budowę obwodnicy, powinien móc mieć wpływ na to, kto będzie przy tym pracował, bo dlaczego nie? Coś jeszcze?
To znaczy ja tylko dodam jeszcze jedno. Tam żyjemy w takim kraju, w którym wszyscy głośno słyszeliśmy o takich rzeczach jak handel skórkami i w ogóle inne takie afery, tak? Żyjemy też tutaj w takim województwie, jakim żyjemy, gdzie no, przemyt jest dość popularny, że tak powiem. No i powiem tak, no mrówki raczej tego nie przenoszą, jak tutaj ten na Malinach można sprawdzić, ile to fajek sobie tam chodzi w ogóle, tak, a to przechodzą całe tiry, tak, i według mnie, jeżeli to nie byłby jakiś celnik wysoko postawiony albo komendant, to by nie miało prawa bytu. I tak samo jestem tego zdania z tym pośrednictwem. Całe to prawo, które zostało przyjęte, to one zostało na pewno przyjęte pod jakąś grupę, powiedzmy tam, grupę trzymającą władzę, nazwijmy ich, czy coś w tym stylu, że oni po prostu czerpią z tego interesy. I teraz takie ten pytanie, czy jeżeli ewentualnie Ruch Narodowy weszedłby do Sejmu, czy możemy oczekiwać jakiejś komisji śledczej w tej sprawie, czy coś w tym stylu, czy jakiegoś doszukiwania się, wyjaśnienia, w jakich to warunkach po prostu zostało to wprowadzone, te prawo? Komisja śledcza to jest narzędzie, które się stosuje w przypadku jakichś afer, a tu nie mamy do czynienia z aferą, tu mamy do czynienia z oficjalnie realizowaną przez rząd polityką, o której ministrowie wprost mówią, że ją realizują i robią to przy pomocy ustaw i rozporządzeń. Więc tak naprawdę jedyne, co trzeba zrobić, i to jest najtrudniejsze, ale tak naprawdę tak sytuacja wygląda, to trzeba albo zmusić poprzez presję społeczną PiS do zmiany swojej polityki, co moim zdaniem wydaje mi się ekstremalnie trudne, bo oni są do niej mocno przekonani. I Morawiecki nie odstąpi od tej polityki, bo jest gościem, który siedział całe życie w dużym biznesie międzynarodowym, był szefem zagranicznego banku i on nagle nie nawróci się na nacjonalizm gospodarczy, choćby nawet zaczął tak mówić, bo on już dość sprawnie operuje patriotycznymi frazesami, które są dla niego pewną nowością, bo się nimi nie posługiwał za bardzo przez lata pracy w bankowości, a nie obracając się wśród doradców gospodarczych premiera Tuska, którzy w tej chwili mówią, nie poznajemy Mateusza, przecież zawsze się z nami zgadzał, a teraz mówi takie rzeczy, prawda? Natomiast no ja nie wierzę, że oni się zmienią. Pamiętajmy, że PiS to jest partia, która ściągnęła do Polski już wcześniej dziesiątki tysięcy czy tysiące muzułmańskich uchodźców, czyli Czeczenów, prawda? To nie jest jakby to ich dzieło. I część z nich ciągle w Polsce mieszka. I polski podatnik, także państwo płacą za ich utrzymanie. Proszę obejrzeć ostatni reportaż mediów narodowych z Białegostoku. Po tym, jak tam nagłośniliśmy, że są pewne problemy z tymi czeczeńskimi uchodźcami, tak na marginesie cały czas przyjmujemy nowych uchodźców. Państwo może tam w telewizji słyszą, że nie przyjmujemy uchodźców, nic się nie zmienia. A tymczasem Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował, że tylko w sierpniu przyjęliśmy kolejnych 30 uchodźców. I teraz pytanie, skąd oni dokładnie są, z jakiego państwa? To też jeszcze warto sprawdzić, czy to nie są muzułmańscy uchodźcy przypadkiem. Więc na komisję śledczą nie, po prostu trzeba zmienić politykę, trzeba zmusić, póki PiS jeszcze rządzi, do tego, żeby przyhamowali, a później po prostu PiS zmienić. No. W miejsce PiSu musi się pojawić taka partia jak Ruch Narodowy. Wyborcy, którzy mają takie przekonania jak my, muszą przestać głosować na PiS, wyobrażając sobie, że to jest partia narodowa, bo nie jest. Nigdy nie chciała być partią narodową i stać na takich pozycjach polskiego interesu narodowego. Kaczyński pierwszą partię, jaką założył, to była Porozumienie Centrum. I to, co mu się martwi, to jest partia centrowa. Złożona z ludzi, którzy gdzieś tam byli w Unii Wolności, których dedykuje do najważniejszych później ról, jak prezydent Duda, czy profesor Gliński, który jest ministrem kultury, czy inne osoby, tak? Nie, tutaj niespodzianki nie ma. Dobrze, może będziemy powoli kończyć. Nie wiem, Piotrze, czy chciałeś coś dodać? Może jeszcze jako nasz lider wojewódzki jedno słówko? Czy mogę cię tu zaprosić? Wołany do tablicy, powiem coś, czego pewnie się nie spodziewaliście. Nasz dzisiejszy gość, Basti, to jest żaden Olsztynka. I za chwilę, jak się ustawiam, to będzie koncert. Pytania poprzednie zadawał Piotr Barański, nasz kandydat na radnego do gminy Giedrzwałcz. Kto jest Giedrzwałcz, żeby już wiedział, na kogo głosować. Koncert sponsoruje, wyrywając ostatnie pieniądze z portfela, Dawid Miszczak. Będzie kandydował. Ja z wiekiem widzę coraz gorzej, ale gdzieś Dawid tutaj był, nie? I tego, więc pamiętajcie też w czasie wyborów. Dawid zresztą znany jest z wielu również niekonwencjonalnych akcji, więc gdyby się okazało, że potrzebuje kolejną niekonwencjonalną akcję, to żeby też miał wsparcie. Krzysztof będzie mnie krytykował, ale ja apeluję szczególnie o nieznanych sprawców. Rozumiemy się oczywiście.
No i właściwie to wszystko, co chciałem powiedzieć, bo myśl mądra głowy się nie trzyma i nie chciałbym przynudzać. Nie wiem, czy potrzebujemy przewietrzyć salę przed koncertem? Jest tu chyba tak zimno, że nie trzeba wietrzyć. Po prostu chwilkę poczekajmy. Chwilkę poczekajmy. Kto musi zajarać, to oczywiście to jest ten moment, w którym wentylujemy płuca i za chwilę zaczynamy. Dzięki wam ślicznie. Ja też dziękuję bardzo.